Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku Antonow An-225 Mria mógł zostać uratowany. USA tuszowało atak Ukrainy na białoruskie lotnisko. Rosjanie przechwytują niemiecki samolot na Morzu Bałtyckim. Kolejny etap szkolenia Polski pilotów na F-35. Rosyjskie linie lotnicze szukają pomocy w Iranie. Boeing 737 Ryanaira lądował bez wysuniętego podwozia. Nagranie szokuje. Air China zawróciło samolot, ponieważ pasażer zapomniał telefonu. Tylko on kupił bilet na lot tym rejsem, mimo to samolot poleciał. Zapraszam do oglądania. Ukraińskie tajne służby ujawniły wyniki śledztwa w sprawie zniszczenia Antonowa An-225 Mria, stwierdzając, że były dyrektor generalny Antonowa, Serhii Byczkow, nie wydał instrukcji dotyczących ewakuacji samolotu w bezpieczne miejsce. SSU prowadziły śledztwo wraz z Narodową Policją Ukrainy, które wykazało, że An-225 był w dobrym stanie technicznym, co pozwalało mu na przelot poza Ukrainę. Jednak Byczkow nie wydał odpowiedniego polecenia ewakuacji i nie przedłużył terminowo umowy ubezpieczenia samolotu. W wyniku tego państwowa firma Antonow straciła ponad $1 miliard, wypłacając odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, a straty Ukrainy w związku z zniszczeniem Antonowa An-225 wyniosły ponad $200 milionów. SSU doręczyły Byczkowowi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zgodnie z artykułem 367, czyli rażącym zaniedbaniem, które spowodowało poważne konsekwencje. SSU prowadzą także kompleksowe działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia i postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości. Antonow An-225 Mria został zaprojektowany i zbudowany przez Antonowa do przewozu ładunków ponadgabarytowych, w tym radzieckiego statku kosmicznego Buran. Po rozpadzie Związku Radzieckiego samolot był uziemiony, dopóki linie Antonov Airlines nie zaczęły używać go właśnie do przewozów ładunków nadwymiarowych. Samolot w Polsce mogliśmy spotkać na przykład w Warszawie czy Rzeszowie. Samolot został zniszczony na lotnisku Hostomel w Kijowie podczas początkowej fazy rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Firma Antonow potwierdziła również, że prace nad drugim An-225 rozpoczęły się w listopadzie 2022 roku, szacując, że około 30% części zniszczonego płatowca będzie można wykorzystać ponownie. Nowe informacje, które wyciekły z Pentagonu w zeszłym tygodniu, przedstawiają nam inny obraz trwającej wojny. Według tajnych dokumentów, które zostały ujawnione, za atakiem na rosyjski samolot A-50U na lotnisku w Maczuliszczy na Białorusi stali agenci ukraińscy, którzy złamali rozkaz swoich przełożonych. Eksplozja na lotniczej bazie wojskowej Maczuliszcze pod Mińskiem miała miejsce 26 lutego tego roku. Rosyjski samolot służący do wykrywania systemów radarowych został uszkodzony na tyle poważnie, że dalsza eksploatacja jest niemożliwa. Według informacji Aleksandra Łukaszenki, na Białorusi zatrzymano terrorystę ukraińskich służb specjalnych i jego wspólników. Oleksandr Azorow z organizacji Bypol twierdzi, że za całym zamachem stoją białoruscy partyzanci, którzy opuścili już kraj Łukaszenki i są bezpieczni. Jednakże wyciek tajnych dokumentów amerykańskich ujawnił, że za atakiem faktycznie stali agenci ukraińscy. Wiele wskazuje na to, że akcję przeprowadzili wbrew swoim przełożonym. Fragmenty przesłuchań w tej sprawie zostały zawarte w ściśle tajnym slajdzie dotyczącym wojny na Ukrainie, rozprowadzonym przez Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA 1 marca. Według informacji The Economist, operacja na lotnisku w Maczuliszcze odbyła się najprawdopodobniej bez wiedzy szefostwa SBU. Andriy Yusov, przedstawiciel głównego zarządu wywiadu MON Ukrainy, przyznał, że Rosja nie jest w stanie obecnie produkować samolotów radiowych typu A-50. Ma to związek oczywiście z brakiem podzespołów i bardziej zaawansowanych technologii, których Rosja nie może sprowadzać ze względu na zachodnie sankcje.
Według doniesień rosyjskiego Ministerstwa Obrony doszło do incydentu nad Morzem Bałtyckim, gdzie rosyjskie systemy kontroli powietrznej wykryły obiekt zbliżający się do rosyjskiej przestrzeni powietrznej. W odpowiedzi Rosjanie podnieśli myśliwiec Su-27, który zidentyfikował obiekt jako niemiecki samolot patrolowy P-3C Orion, należący do niemieckiej marynarki. Według Rosjan maszyna zawróciła już na rosyjskiej granicy. W oficjalnym komunikacie Rosjanie zapewniają, że przeprowadzili całą akcję zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego. W marcu rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało o incydencie, gdzie podniesiono myśliwiec w odpowiedzi na zbliżające się do granicy rosyjskiej nad Morzem Bałtyckim dwa amerykańskie bombowce B-52. Według doniesień Radia Swoboda z powodu zachodnich sankcji nałożonych na Rosję, linia lotnicza Aeroflot będzie przeprowadzać serwis swoich samolotów w Iranie. Według przedstawicieli Aeroflotu, prace remontowe będą wykonywane przez specjalistów irańskiego przewoźnika Mahan Air, który jest wysokiej jakości operatorem lotniczym z niezbędnym zapleczem materialnym, certyfikatami i ogromnym doświadczeniem. Wcześniej Aeroflot zwracał się w sprawie naprawy swoich maszyn do firmy Haecko, zarejestrowanej w Hongkongu. Na początku kwietnia Aeroflot dysponował 178 samolotami Airbusa i Boeinga. W konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę m.in. Stany Zjednoczone i kraje UE nałożyły ograniczenia wobec rosyjskich linii lotniczych, w tym zakazy wykonywania połączeń do państw zachodnich. Unia Europejska również zakazała eksportu do Rosji towarów i technologii stworzonych w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Na koniec grudnia 2022 roku władze w Moskwie zalegalizowały tzw. kanibalizację samolotów oraz wykorzystywanie nieoryginalnych komponentów w samolotach obcej produkcji, które pozostają w Rosji. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w odprawie załóg samolotów F-35, które zakończyły jeden z etapów szkolenia w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Samoloty F-35 trafią na wyposażenie Wojska Polskiego jako uniwersalne platformy dostosowane do realizacji misji rozpoznawczych, prowadzenia walki radioelektronicznej, wsparcia komponentu lądowego oraz zwalczania statków powietrznych przeciwnika. Pozyskanie samolotów F-35A dla Sił Zbrojnych RP wynika ze zdefiniowanych potrzeb i wymagań operacyjnych, służących utrzymaniu obecnie posiadanego potencjału sił powietrznych oraz jego rozbudowie wynikającej z pozyskania dodatkowych zdolności operacyjnych, jakie zapewniają samoloty piątej generacji. Wiceprezes Rady Ministrów podkreślił, że samoloty F-35 są najlepsze na świecie ze względu na swoją sieciocentryczność, funkcjonalność i odpowiedź na oczekiwania związane z odstraszaniem i obronnością. Dostawy samolotów F-35A do Polski będą realizowane w latach 2024-2030. Pierwsze 6 samolotów czasowo zostanie rozmieszczonych w latach 2024-2025 w jednej z baz lotniczych na terytorium USA z przeznaczeniem do szkolenia personelu latającego i technicznego Sił Powietrznych RP. Przylot pierwszych samolotów do kraju przewidziany jest na przełomie roku 2025 i 2026. Wicepremier Mariusz Błaszczak przypomniał również o zakupach czołgów Abrams, które wzmacniają wojska lądowe. Podkreślił, że jednym z priorytetów MON jest konsekwentne zwiększanie liczebności Wojska Polskiego. Podczas lądowania samolotu linii Ryanair w Dublinie, pasażerowie przeżyli momenty grozy, gdy spod kół maszyny zaczęły lecieć iskry. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji odpowiednich służb, udało się bezpiecznie wyhamować samolot na pasie startowym. Nikomu z pasażerów nic się nie stało, z wyjątkiem jednej osoby, której udzielono pomocy z powodu szoku doznanego podczas incydentu. Władze lotniska potwierdziły, że przyczyną tego incydentu był problem techniczny z przednim podwoziem. Po zdarzeniu na miejsce przybyła straż pożarna, a nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w sieci. Pewien mężczyzna, który wraz z innymi miał lecieć na pokładzie samolotu Air China z Szanghaju do Pekinu, zapomniał z lotniska telefonu. Przez to opóźnił podróż o 1,5 godziny. Samolot Air China musiał zawrócić po tym, jak jeden z pasażerów skłonił załogę do poszukania zgubionej rzeczy.
Inni pasażerowie złożyli skargę na brak informacji ze strony personelu pokładowego. Chińscy eksperci do spraw lotnictwa wyjaśnili, że decyzja o powrocie do bramki w takich sytuacjach opiera się na bieżącym osądzie kapitana, a nie na konkretnym standardzie lub przepisie. Samolot ustawiał się już w kolejce do startu, gdy nagle zawrócił na miejsce parkingowe. Jedno z nagrań wideo pokazuje, jak pasażer opuszcza kabinę, a drzwi kabiny zostają otwarte. Z informacji przekazanych przez świadka wynika, że brak komunikatu ze strony personelu pokładowego frustrował pasażerów, którzy zaczęli składać skargi na załogę. W pewnym momencie pojawiła się również policja. 5 lub 6 pasażerów również przerwało swoją podróż i opuściło samolot. W Chinach niejednokrotnie zdarza się, że loty są zawracane z powodu awaryjnych sytuacji, takich jak złe samopoczucie pasażerów na pokładzie lub otrzymanie informacji o nagłej śmierci kogoś bliskiego. Paul Wilkinson miał wyjątkowe okazje na podróż z Faro w Portugalii do Belfastu w Irlandii Północnej 30 marca. Podczas oprawy zauważył, że nie ma kolejki i zapytał personel portu lotniczego, czy jego lot został odwołany. Okazało się, że będzie jedynym pasażerem na pokładzie linii lotniczych jet2.com. Paul mógł sobie wybrać miejsce w samolocie i porozmawiać z kapitanem. Mężczyzna opisał to doświadczenie jako podróż prywatnym odrzutowcem. Załoga traktowała go jak członka rodziny królewskiej i zwracała się do niego: królu Paulu. Pasażer zapłacił za trwający 3 godziny lot z Faro do Belfastu 140 funtów, czyli lekko ponad 700 zł. Jet2 pochwaliło się tym wydarzeniem, nazywając obsługę jako wielokrotnie nagradzaną. Samolot był prawie pusty, ponieważ wielu wczasowiców leciało w drugą stronę na wakacje, a maszyna musiała wrócić pusta. A w dzisiejszym odcinku Lotniczych Wiadomości to już tyle. Jeśli seria Ci się podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu, aby te częściej pokazywały się w proponowanych. Oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki. Cześć.